Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym live. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Kuczera i porozmawiamy sobie o tym, jak zautomatyzować biznes i robić 40 flipów jednocześnie. Flipy, jak wiadomo, bardzo popularny temat, bardzo dochodowy, więc dzisiaj mam nadzieję kolejna bardzo wartościowa rozmowa. Mój gość zaraz powie o sobie bliżej, natomiast na chwilę obecną dziękujemy Wam wszystkim za to, że jesteście razem z nami. Dajcie znać w ogóle, ile razy z nami jesteście. Niektórych z Was widziałem już tyle razy, więc napiszcie, ile live'ów już z nami przebyliście, tak żebym też wiedział, jak wygląda sytuacja. Przemek Żmuda-Trzebiatowski, hej, dobrze widać i słychać, dzięki Przemku. Jerzy Sempowicz, witam szefa wszystkich szefów. Dzięki Jurek, pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Michał Cal, widać, cześć Michale, super, cieszę się bardzo, że się widzimy. Moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie już teraz na grupę Polskie Forum Nieruchomości, tam znajdziecie dużo ciekawostek, wkrótce myślę, że coraz więcej i okazji inwestycyjnych. Mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, w którym będziemy mogli wymieniać się swoimi okazjami, ciekawostkami, nieruchomościami i współpracować nie tylko na lokalnym rynku, ale też ogólnopolsko. Ula Socha, witajcie, Jerzy Kuczera, okej, dobra, no to się bardzo cieszę, że nas wszystkich dobrze widać. Dzisiaj, moi drodzy, bardzo mam nadzieję ciekawy live, dzisiaj porozmawiamy sobie o flippingu na szerszą skalę, o automatyzacji biznesu, jakim jest flipping i tutaj zaprosiłem nietuzinkowego gościa, ponieważ Paweł jednocześnie operuje 40 flipami. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób to zautomatyzować, ale żeby nie przedłużać, bo jak wiadomo, nasz czas jest cenny, a Wasz szczególnie. Idziemy już do brzegu i ruszamy dzisiejszy live, a moim i Waszym gościem jest nie kto inny jak Paweł Kuczera. 3, 2, 1, widzę, że już się ładuje. Dobra. Cześć Pawle, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Michał, dobry wieczór wszystkim. Na samym początku dziękuję za zaproszenie. Witajcie. No właśnie, Paweł, powiedz coś o sobie. Na pewno jesteś wizjonerem, na pewno jesteś przedsiębiorcą, na pewno jesteś właścicielem firmy Horyzont Inwestycji. Realizujecie, jakby współpracujecie i z inwestorami i sami pewnie flipujecie też swoim kapitałem. Jak to wygląda tak dokładnie, jakbyś mógł w dwóch słowach? Może tak tytułem wstępu. Horyzont Inwestycji, inwestujemy w każdy rodzaj nieruchomości, począwszy od flipów, gotowce inwestycyjne, budujemy osiedla, robimy flipy na gruntach, przygotowujemy grunty poprzez doprowadzenie prawomocnego pozwolenia na budowę. Wszystko, co związane z nieruchomościami, jest to nasz główny target, tym się specjalizujemy. Super, bardzo fajnie. Powiedzmy teraz wszystkim naszym widzom, jaka jest dzisiejsza nagroda za najlepszy komentarz, pytanie. Jeżeli chodzi o nagrody, to moglibyśmy przedstawić Państwu propozycję, w jaki sposób zautomatyzować cały biznes. Powiemy od początku do końca, w jaki sposób my to robimy, od podstaw, w jaki sposób sprawdzamy, w jaki sposób... Halo? Słychać bardzo dobrze. Okej, bo coś zacięło. Halo? Nic nie widzę. Jest w porządku, Paweł, mów. Problemy techniczne, zdarza się. Chyba tak. Tak, śmiało mów, ja Ciebie widzę. Napiszcie, drodzy widzowie, czy mojego gościa widać dobrze. Kontynuuj, Pawle. O, teraz wskoczyło. Halo. Bardzo dobrze słychać. Nie wiem, czy Ty mnie słyszysz? Podnieś rękę, Michał. Jest dobrze, jest tak, okej. Okay. Okay. Jeżeli chodzi o nagrody, to możemy przedstawić konsultacje, w których nie słychać, Michał, naprawdę. Ale to ty mówisz, a nie ja. Ja cię słyszę. Ale to jak ty mówisz, to ja się nie odzywam. Halo? Jest w porządku, mów dalej. Ja zaraz ci może na... Okej, mów dalej. Halo? Słychać Pawle bardzo dobrze. No, o, tutaj... dobra. Michał? Ja Cię bardzo dobrze. Halo Mietku, halo Władku. Widzę, mamy 78 osób, a my tu mamy problemy techniczne. Jest, Paweł, okay. Po prostu mów. Nie wiem, czy Ty mnie słyszysz. Kiwnij głową, że mnie słyszysz. Jeżeli chodzi o nagrodę, którą możemy dzisiaj przedstawić, to chcielibyśmy zaproponować naszym... Michał, nie słychać. Ale ja nie wiem... Dobrze, moment, zastanówmy się chwilę, jak rozwiązać ten problem, bo ty mnie słyszysz, jak ty mówisz, to ja się nie odzywam, więc nie słyszysz mnie, bo jak masz mnie słyszeć, Pawle? Nie słychać.
A może słuchawki załóż, masz gdzieś słuchawki w okolicy albo głośnik. Połączmy się jeszcze raz, spróbujmy się połączyć jeszcze raz. Spróbuj się, wyłącz się i włącz się jeszcze raz, dobra? Spróbujemy. Dobra. Dobra, super. Tak to wygląda. Na live to takie rzeczy się zdarzają, także bardzo serdecznie już teraz Was przepraszamy. Robiliśmy testy techniczne i wszystko działało bez zarzutu, więc chciałem Wam powiedzieć, zaraz jak Paweł skończy, żebyście udostępnili tego live'a, na pewno będzie wesoło, na pewno myślę, że jak już zasiądzie Paweł w fotelu i zaczniemy rozmawiać o automatyzacji, o tym flippingu na szerszą skalę, myślę, że to będzie niesamowita duża wartość. Tak mi się wydaje, nawet jestem pewny, więc jeżeli jest to dla Was ciekawy materiał albo będzie, zapowiada się ciekawy materiał, to udostępnijcie. Ja się pozwólcie, że się z Wami przywitam. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, ponad 50 flipów zrobiliśmy i takiej sytuacji jeszcze nie było. Doświadczamy. Krzysztof Wrzodek, wtorkowa tradycja, super Krzysiek, bardzo się cieszę. Edyta Mazur, witamy. Krzysiek Krupski, super, witam Cię Krzysiek bardzo serdecznie, super, że jesteś znowu z nami. Dawid Krasowski, cześć, Edyta Owczarek, mnóstwo live'ów, no staramy się, co wtorek praktycznie macie dawkę wiedzy, dużej wiedzy, bo ostatni live trwał ponad godzinę i nie wiem jak u Was, ale ja miałem problem z tym, żeby go odtworzyć niedawno, więc nie wiem, czy to jest kwestia Facebooka, że to cały czas mieli i konwertuje, czy to jest kwestia po prostu problemów jakichś technicznych związanych z tym wideo. Marcin Kuryło, witam. Beata Pożarska, witam. Cześć, Beata, witamy. Paweł Błasiak, cześć wszystkim, pierwszy raz. O, super, właśnie, o to mi chodziło, żebyście napisali, który raz jesteście razem z nami, może tą przerwę techniczną, którą mamy, wykorzystamy na pogaduchy. Edyta Owczarek, witam wszystkich. Piasecka, Urszula Piasecka, witamy Cię serdecznie. Michał Cimko, Tomasz Pikulski, cześć, widać, słychać. Ja byłem na wszystkich live, tak jest, Tomek z nami cały czas. Daniel Cisowski, cześć panowie, Przemek Żmuda Ciebiadowski, widać cały czas, Dawid Krasowski, widać, słychać, Damian Nowak, o cześć Damianie, witamy, dawno Cię razem z nami nie było, Kamil Niedziałek, Paweł słychać dobrze, Paweł dobrze słychać i widać, każdy mówi, że jest dobrze, Paweł tu każdy mówi, że jest dobrze, słyszysz mnie w ogóle? Teraz powinno być ok i ja Cię słyszę. Super, no to jakby wracając, to ja sobie wracamy tutaj... teraz, dobry wieczór, cześć wszystkim. To robimy cięcie, klaps i ruszamy od początku. Cześć, bardzo się cieszę, że z nami jesteś, Pawle. Rozmawialiśmy o tym, że nagrodą jest konsultacja z Tobą na temat właśnie zautomatyzowania biznesu i tego, żeby robić tych flipów tyle co Ty, czyli 40 jednocześnie. Jasne, myślę, że ten temat możemy sobie zostawić na sam koniec, żebyśmy troszeczkę podtrzymali ciekawość tego tematu, bo temat, który będziemy tutaj poruszali i jakie rzeczy będziemy przedstawiali, myślę, że tak jak powiedziałeś, Michał, na wstępie, dadzą widzom obecnym i przyszłym, nowym i takim, którzy oglądają Was co tydzień na pewno jakąś wartość, tak więc przytrzymamy ich troszeczkę, jeżeli chodzi o cierpliwość, sprawdzimy jaka jest ich cierpliwość i na końcu powiemy, co możemy im przedstawić i jaką wartość dodać poprzez Polskie Forum Nieruchomości. Tak jest, to zostawimy za jakiś czas, bo mamy dla Was, drodzy widzowie, niespodziankę. Ja bym tutaj puścił, tak trochę testujemy różne możliwości, włączymy teraz multimedia, zobaczymy, czy to zadziała. To są nieruchomości, Paweł, które Wy wraz z Horyzontem Inwestycji przygotowaliście, tak w korelacji z inwestorami również, tak? Tak, nie wraz z Horyzontem Inwestycji, jeżeli mogę tutaj poprawić, to my jako Horyzont Inwestycji jesteśmy generalnym wykonawcą, który realizuje wszystkie inwestycje od A do Z, począwszy od znalezienia okazji, poprzez sprawdzenie ich pod kątem prawno-technicznym, oszacowanie potencjalnego zysku, aż do realizacji takich perełek, które tutaj widzicie na tych zdjęciach. To akurat był dwupak w Warszawie, mieszkanie, które było wynajmowane dla firmy dentystycznej, bardzo stare, bardzo zniszczone, przeprowadziliśmy tutaj zamówienie na dwupaka. Okej, okay, super. Mamy tą nagrodę dla naszych widzów w ramach Polskiego Forum Nieruchomości, ale sekundeczkę jeszcze tutaj zobaczmy, jedziesz, wszystko dobrze, słychać. Dobrze tutaj, widzowie słuchaj, bardzo, bardzo nam pomagają, czyli jakby informacja zwrotna jest, Iwona Kabrus jest wesoła, nawet moja mama super się tutaj zaktywizowała, pozdrawiam Cię mama, Dorota Benarczyk, witajcie, Kamil Janas jest ok, dobra, Nalepa, Tomek jest ok, Jerzy są okej. Jeszcze Michał to nie miałeś z tego co oglądam Twoje odcinki, tak jak dzisiaj. Nie, ale to się zdarza, to jest normalne. Dobrze, Pawle, idziemy dalej. Powiedz mi w takim razie, jak to zrobić, jak Wy w ogóle pozyskujecie zespół,
jak to wygląda u Was, że możecie działać w różnych miastach. Jak wygląda Twój zespół, jak go pozyskujesz, jak go weryfikujesz, jak nawiązujesz te relacje, tak żeby zrobić skalę po prostu z tego biznesu. Generalnie, żeby zbudować taki zespół, jest to naprawdę bardzo ciężka praca i musisz przejść przez wiele osób i nie każdy się do tego nadaje. Natomiast po tych flipach, które już przeprowadziliśmy i rozmowach i wykonawcach, z którymi pracowaliśmy i ich w cudzysłowie testowaliśmy, wiemy na co zwracać uwagę. Generalnie trzeba takiego wykonawcy sprawdzić pod kątem doświadczenia, bo my nie możemy zaryzykować, aby wprowadzić naszego inwestora czy swój kapitał do wykonawcy, który zrobił jednego czy dwa flipy, chyba że będzie po jakimś naszym szkoleniu i będzie pracował według naszych procedur i będzie miał mentoring przez Horyzont Inwestycji. Jeżeli jakiś wykonawca chce z nami pracować, współpracować jeszcze zdalnie, bo my główną siedzibę mamy we Wrocławiu, natomiast działamy na terenie całego kraju, mamy narzędzia, które sprawdzają. Oczywiście na początku, tak jak powiedziałem, weryfikujemy jego doświadczenie, musimy zweryfikować, co on do tej pory zrobił, w jaki sposób on to zrobił i na co zwraca szczególną uwagę. Jeden wykonawca dla drugiego wykonawcy jest niestety nierówny. Jeden patrzy tylko na zyski, drugi patrzy na jakość, czwarty tylko i wyłącznie, aby pozyskać inwestora, a wiadomo, jeżeli zrobi coś raz źle, no to później opinia idzie, a my generalnie mamy taki model biznesowy, że chcemy robić inwestorom w cudzysłowie dobrze, bo budujemy sobie bazę tych inwestorów, pracujemy z nimi i traktujemy je jako stali klienci, a oni nas traktują również tak samo. Okej, czyli w jaki sposób weryfikujecie, w jaki sposób oni przechodzą jakby przez ten proces? Na zasadzie rekomendacji w danym mieście macie jakby swoich ludzi? Jak wygląda ten pozysk taki? Wyobraźmy sobie, że ja chciałbym pozyskać w różnych miastach do współpracy, jakby zbudować taki zespół. Od czego zacząć w ogóle? Na pewno musimy sprawdzić jego doświadczenie, jaka jest jego obecna praca, co zrobił, żeby pokazał nam nieruchomości, które wykonał. I nie mogą być to tylko opinie, o których on mówi, tylko muszą być to twarde dowody. Chcielibyśmy zobaczyć jego realizację, chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób on pozyskał tą nieruchomość, ile trwał remont, jak szybko tą nieruchomość sprzedał, jakie ma narzędzia do sprzedaży. Jeżeli to będzie się zgadzało w naszych widełkach, no to możemy zaprosić go do zespołu, dać mu wytyczne, które my proponujemy. Jeżeli będzie to dla niego odpowiednia struktura, kwestia, możemy go zaprosić do współpracy. Ile takich ekip, ile takich podwykonawców macie w danym mieście? Bo to też jest ciekawe, prawda? Bo problem jest z ekipami jeden, terminy. Jeżeli chodzi o terminy, to zwracamy na to bardzo szczególną uwagę, dlatego że kapitał pracuje w czasie i my nie możemy sobie pozwolić, jeżeli mamy kapitał zewnętrzny na przysłowiową pożyczkę, żeby ta ekipa remontowa opóźniała swoją pracę i realizację i zakres prac, który ma od nas zlecony, bo oni nie podejmują tego ryzyka, tylko to ryzyko podejmujemy my. Natomiast jeżeli chodzi o podwykonawców, to nie mamy. Mamy generalnych wykonawców, którzy realizują taką inwestycję od samego początku do samego końca i taki wykonawca może nam realizować od 4 do 5 inwestycji w jednym czasie. A takich wykonawców w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu mamy po kilku, czyli jeżeli w Krakowie czy w Warszawie mamy 5 wykonawców, który może realizować do 5 inwestycji, to możemy w samej Warszawie robić 25 takich inwestycji jednocześnie. Nie może taki wykonawca wziąć na siebie 10-15, aczkolwiek mamy takiego wykonawcę w Krakowie, z którym już współpracujemy praktycznie od początku Horyzont Inwestycji, który realizuje nam obecnie kilkanaście flipów, zacznie zaraz budować 2 osiedla i jeszcze mamy kilka okazji, które czekają w kolejce. Natomiast jest to osoba, która została sprawdzona bardzo dokładnie, mamy relacje zbudowane, wie, że musi pracować tak, jak powinno się pracować i nie może tutaj być żadnego odchylenia ani w lewo, albo w prawo. Okej, czyli rozumiem, że te rekomendacje od różnych inwestorów, od osób z rynku też są dla Was owocne, ale zawsze twarde dowody, czyli ich realizacje, to jak to wszystko przeprowadzone zostało do tej pory. Ale okej, czyli ja na przykład szukam i co ja mam? Po znajomych gdzieś tam w danym mieście odezwać się, poszukać tych kontaktów, czy gdzieś poprzez właśnie konferencje, eventy, tego typu rzeczy też pozyskiwaliście osoby do współpracy? Na początku były to spotkania z fliperami, którzy realizują w danych miejscowościach. Wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy inwestorów na Wrocław i tylko tacy, którzy chcieli inwestować we Wrocławiu. To dlaczego nie możemy inwestować w Krakowie, jeżeli inwestorzy są z Krakowa?
Trzeba było pomyśleć o tym, jak inwestować w Krakowie, a jak później inwestować w Warszawie i w innych miejscowościach. Bo jeden inwestor chce tylko kamienicy, drugi inwestor chce tylko wielką płytę, a trzeci chce tylko do 300 tysięcy, a drugi będzie robił tylko penthouse'y na poddaszu z wielkimi tarasami. Tak więc musieliśmy dostosować to pod rynek, który ma obecnie popyt, i wykonawców zaczęliśmy szukać jako fliperów, którzy realizowali swoje inwestycje w danej miejscowości. Zostali oni zweryfikowani i tak się nawiązaliśmy współpracę. Czyli korporacyjnie stworzyliście procedurę weryfikacji i po danym czasie jakby ruszacie z budową i też mają, tak jak słyszę tutaj, zero-jedynkowo, czyli jeżeli jest dobra jakość, podtrzymujesz, jeżeli coś się dzieje, no to wskakuje jakby kolejny generalny wykonawca w miejsce tego, który jest. Tak jest. Dobrze. Drodzy widzowie, jeżeli jest to dla Was wartościowe, mam nadzieję, że zaczyna być po tej naszej przerwie technicznej, to wielka prośba do Was o udostępnienie. Niestety Facebook bardzo przycina nam zasięgi, więc będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli nam udostępnicie tego live'a i polubicie, dajcie jakąś reakcję, dajcie lajka, serce, tak żebyśmy też wiedzieli, że zmierzamy w dobrym kierunku. Te nasze live'y są coraz dłuższe w ostatnim czasie, dlatego dzisiaj spróbujemy to wszystko skondensować jeszcze bardziej, żeby oszczędzić Wasz czas, a z drugiej strony, żeby to była niesamowita pigułka wiedzy. Dobrze, w takim razie mówisz o tych wszystkich miastach, Pawle, i teraz moje pytanie, jakby jakie się nasuwa, jest proste. W jaki sposób weryfikować i kontrolować, i nie stracić kontroli nad tymi wszystkimi flipami, prawda? Bo jeżeli mamy 40 obiektów, 40 flipów, to jak zweryfikować, że wszystko zmierza w dobrym kierunku? To może zacznę od początku, jak pozyskać takiego flipa, bo mamy gdzieś tam bardzo szczegółową weryfikację, czy w ogóle wejść w tą inwestycję, bo nadmienię jeszcze dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy wejść z takim fliperem, który, albo wykonawcą z innego miasta, musi być to na pewno opłacalne. Jeżeli coś jest opłacalne na 100%, to wejdziemy w to, a jeżeli coś jest na granicy, to nawet nie będziemy sobie zawracać tym głowy. Nie może być tutaj żadnego marginesu, nie może być tutaj minimalnego zysku w postaci może jakoś to będzie, dlatego że ryzyko, które jest związane z przedłużeniem inwestycji, z korektą cen, jeżeli może taka być, nie pozwala nam na to, żeby podejmować takie ryzyko. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskanie takiej nieruchomości, wygląda to w sposób następujący. My mamy dość mocne rozwiniętą siatkę i pośredników, i osób, które chodzą, szukają tych nieruchomości, i taką okazję weryfikujemy podwójnie bądź czasami potrójnie. Zaczyna się to od tego, jeżeli pośrednik bądź osoba sourcer przyniesie nam taki temat, gdzie według niego jest to potencjał, na którym można uzyskać odpowiednią rentowność. My trafia to do naszego systemu, weryfikujemy to poprzez naszą wiedzę, sprawdzamy ceny, wiemy jakie są ceny w poszczególnych dzielnicach, Warszawa, Wrocław, Kraków. Jeżeli kilka kropek świeci się na zielono, przekazujemy to do osób, które są już troszeczkę na wyższym szczeblu i weryfikują pod kątem technicznym. Jedzie tam wtedy nasz wykonawca, który ma rentgen w oczach. On mówi, tu podwiesić, tam wyburzyć, tutaj wstawić, tutaj podnieść, to będzie kosztowało tyle i tyle pieniędzy. Jeżeli on przejdzie taką weryfikację i powie, że jest ok, pod kątem prawno-technicznym sprawdzimy jeszcze tą nieruchomość, to wtedy podejmujemy decyzję na końcu, my wewnętrznie, ja z moim wykonawcą, który realizuje te flipy w danym mieście, i jeżeli w taką inwestycję wejdziemy i będziemy zainteresowani, wówczas przedstawiamy to do inwestora. My do inwestorów przedstawiamy tylko i wyłącznie sprawdzone inwestycje i sprawdzone tematy inwestycyjne. Inwestor od nas otrzymuje pigułkę wiedzy, czyli jest to zrobione w taki sposób, żeby też nie zawracać zbędnie głowy, bo my takich okazji codziennie dostajemy po kilka, kilkanaście, ale też bardzo dużo odrzucamy. I inwestor, nawiązując do tematu, w jaki sposób on to dostaje, on ma wszystko wypisane i jasno skonkretyzowane. Ile to będzie kosztować, jaki budżet trzeba przeznaczyć na tą inwestycję, jaki jest potencjalny zysk, potencjalny czas, za ile możemy to sprzedać, jakie są widełki sprzedaży i po kolei wszystko rozpisane, co możemy zrobić. Okej, okay. I teraz mi się nasuwa pytanie. Pan z rentgenem w oczach, rozumiem, że to jest jeden człowiek na Polskę, on jeździ, weryfikuje, czy w każdym mieście macie pana z rentgenem w oczach? Mamy w każdym mieście kilka osób od spraw technicznych. Okej, okay. Czyli jednym słowem, wyszukujemy okazję od sourcerów. Właśnie, droga poszukiwania okazji, głównie pośrednicy i jeszcze jakieś ludzie, którzy też gdzieś tam szukają, tak?
Czy niekoniecznie chcesz o tym mówić? Nie ma tutaj żadnych tajemnic. Jeżeli chodzi o tego live'a, to co mogę powiedzieć, to mogę ja oczywiście tutaj o tym wspomnieć. Poszukujemy tych okazji w każdy możliwy sposób. Bardzo dużo osób wie, że zajmujemy się nieruchomościami. Bardzo dużo osób wie, że mamy dostęp do kapitału. Inwestorzy nas znają, wiedzą, że przynosimy dobre tematy. Tak więc są to głównie pośrednicy biura nieruchomości, natomiast są to również sourcerzy, którzy chodzą i szukają na własny sposób. Okej, czyli ile macie teraz w takim zespole ogólnopolskim, ile osób z Wami współpracuje, bo to jest ciekawe, ile osób z Wami tak, wiesz, circle about, jakbyś mógł powiedzieć, ile osób z Wami współpracuje na chwilę obecną? Cała organizacja, która jest podzielona w systemie na wykonawców, podwykonawców, osoby oddziału technicznego, osoby od raportowania, osoby, które pracują w biurze, osoby związane z projektami, to jest około 140 osób. 140 osób, ale zatrudnionych na umowę o pracę jest mniej. Nie mamy nikogo zatrudnionego na umowę o pracę. Nasz model biznesowy składa się tylko i wyłącznie z B2B, czyli architekt, który z nami współpracuje i jest w naszym zespole, on ma swoją firmę, swoją działalność, tak samo projektant czy wykonawca. My nie zatrudniamy go na umowę o pracę, bo by nas niestety zjadły ZUS-y. Natomiast wykonawca czy projektant, architekt, on robi też inne zlecenia, natomiast od nas ma regularny przypływ tych zleceń. I on nie ma zakazu konkurencji, że on nie może robić swoich tematów, natomiast my, aby mieć i utrzymać taką osobę w naszym zespole, musimy mu dawać ciągłość zleceń. I tak się po jakimś czasie już wydarza, że ten ktoś pracuje tylko dla nas. Głównie to tak wygląda z wykonawcami, że później jak robią jednego dla nas, to robią dla siebie dwa kolejne. Później od nas robią trzy dla siebie jednego, a później już mają ciągłość tych zleceń i tak naprawdę musimy myśleć, jak to zautomatyzować, jak podzielić te obowiązki, żeby ten wykonawca nie jeździł na te cztery remonty jednocześnie, tylko podzielił to tak jakby ze swoim zastępcą, który może koordynować to za niego. Okej, a ile tak tygodniowo, dajmy na to, jesteście w stanie kupić nieruchomości? Wiesz co, Michał, to wszystko zależy od tego, ile okazji będzie na ten moment, natomiast takich okazji, które są przez nas weryfikowane i faktycznie możemy je kupić, to na dzień dzisiejszy kilka tygodniowo. Nie zawsze wszystko kupujemy, bo często ludzie muszą się wyprowadzić, przesuwają terminy umowy końcowej. Każda transakcja jest inna i naprawdę wiąże się czasami z takimi cudami, o których tak naprawdę można tylko posłuchać jako jakieś story. Jasne. Bardzo mnie kusi, powiedz, ile lat jesteście na rynku? Od 2018 roku. Od grudnia 2018 roku. Jesteście dwa lata w biznesie nieruchomości, ponad. Tak? Spółka Horyzont Inwestycji powstała w 2018 roku pod koniec grudnia, między świętami a Nowym Rokiem. I w dwa lata robicie 40 flipów jednocześnie. Teraz już nawet więcej. Nie zatrudniając ludzi, uwaga, a zespół liczy około 140 osób. Zespół liczy 140 osób, to są same osoby, które są w naszym systemie, które wymieniają się różnymi informacjami. U nas to wygląda w taki sposób, jeżeli na przykład mamy sprzedaż mieszkania przy ulicy Piastowskiej. Robimy w systemie kropkę, która osoba jest za to odpowiedzialna i robimy drugą kropkę w drugim systemie, jako jest kupujący i sprzedający. I ta asystentka, która pracuje, czy ten pracownik, który ma dostęp do tego systemu, on widzi wszystko po kolei, kto jest pośrednikiem, kto jest odpowiedzialny za dostarczenie dokumentów, jaki sourcer przyniósł tą okazję, widzi wszystko od początku. Jak kupiliśmy tą nieruchomość, to tam jest jaka spółdzielnia, jakie są wymagane dokumenty. Ona może prześledzić całą transakcję krok po kroku od momentu kupna do sprzedaży, począwszy kto jest wykonawcą z danymi kontaktowymi, inwestorem, jaki jest kapitał, podział zysków, czy na pożyczkę, czy na kredyt. Wszystkie niezbędne informacje. Ona nie musi mnie pytać ani nikogo innego o to, aby do tej od sprzedaży tej nieruchomości doszła. Ta osoba musi w systemie wszystko tak posprawdzać i ma takie informacje już od początku, które pozwalają jej na to, włącznie z którą kancelarią, z jakim zadatkiem i wszystkimi innymi niezbędnymi rzeczami. Musimy to tak automatyzować, dlatego że w pewnym momencie był problem, bo tych telefonów było bardzo dużo,
a usprawniamy to jeszcze bardziej. Pracujemy cały czas nad tym. Każda nieruchomość przynosi nam naprawdę nowe doświadczenia i też w niedalekiej przyszłości to, co chcemy stworzyć, będziemy chcieli się tym dzielić troszeczkę na szerszą skalę i opowiedzieć o tym. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest tutaj i co jest teraz. Super. Powiedz mi, czy ci pośrednicy, którzy przynoszą Wam okazję, później je sprzedają po tym flipie jeszcze dodatkowo? Bardzo często tak robimy, że jeżeli mamy pośrednika X w Warszawie, który się pyta często, czy szukamy czegoś na flipa. Oczywiście, że szukamy. Nie pytamy się, czy szukamy. My cały czas przyjmujemy okazję, tylko ten pośrednik musi wiedzieć, że ma to być temat rentowny, na którym A, nie stracimy, na którym B, inwestor będzie miał odpowiednią rentowność i zarobi, bo nikt nie wejdzie kapitałem 300, 500 tysięcy, 600, gdzie ma zarobić 20, 30 tysięcy. My musimy takie oferty przedstawić, żeby ten inwestor zaakceptował nam taką ofertę, prawda? Nie możemy też przedstawiać takich ofert, które są na granicy, no bo wiemy, ile kosztuje to pracy, wysiłku, kontroli, jakości, a później, jeżeli zrobimy coś nie tak, no to oczywiście za to odpowiadamy. Natomiast jeżeli, odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli pośrednik nam przyniesie taką okazję, to ten pośrednik bardzo często jest później odpowiedzialny za odbiór tego mieszkania, odebranie kluczy, ubezpieczenie tej nieruchomości czasami, bo już w biurze ubezpieczamy, mamy swoich agentów od momentu kupna tej nieruchomości. Natomiast później również wystawia tą nieruchomość do sprzedaży, a jeżeli jest to produkt inwestycyjny na zamówienie bądź którego my przygotowujemy, może taką nieruchomość też wynająć. Dobrze, i powiedz mi pierwsza rzecz, czy to jest Twoja wizja biznesowa, to Ty stworzyłeś tą całą wizję? Wszystko od początku. Czy system też Ty stworzyłeś, że jest tak przejrzysty i jest tak cały czas udoskonalany? Od Excela po system, tak jest. Chylę czoła, naprawdę chylę czoła, bo to są już procesy złożone, więc naprawdę tam te 140 osób, żeby ogarnąć. Procedury widzę korporacyjne typowo. Jeżeli masz... Nawet jak, przepraszam, że Ci przerwę, nawet też polecamy fliperom taki system, o którym też powiemy na końcu. Jest to naprawdę bardzo intuicyjne narzędzie stworzone od podstaw. Firma, która teraz nami się opiekuje i wdrażamy to, co mamy wdrożyć, chce nam zrobić naprawdę bardzo profesjonalny system, natomiast teraz korzystamy z prostego narzędzia, bardzo intuicyjnego. Mamy wszystko tak mamy tak kompatybilne to z telefonem i z komputerem i z innymi urządzeniami elektronicznymi, że jeżeli klikniesz coś na swoim smartfonie, to od razu to widać na komputerze. Tak więc jest to w czasie rzeczywistym i jeżeli kupujemy nieruchomość za 300 tysięcy, to tam importujesz tylko dane, ile metrów, jaka cena, wszystko ci przelicza na metry, ile trwała inwestycja, jaki procent, ile, czy masz ubezpieczyć, księgi wieczyste, pokażemy to też na końcu. Dobra, okej, okay, super. Drodzy widzowie, jeżeli jest to dla Was wartościowy materiał, to wielka prośba o udostępnienie klasycznie. Podzielcie się tym ze swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, bo jak widzicie, wartość jest dosyć bardzo duża, rzekłbym, bo jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by robił 40 flipów jednocześnie. Słyszałem o ludziach, którzy robią 40 flipów miesięcznie, ale jednocześnie tego jeszcze nie słyszałem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, Paweł, że zgodziłeś się dzisiaj na nasze spotkanie. Dajcie jakąś reakcję, serce, lajka, cokolwiek, a ja teraz, jeśli Paweł pozwolisz, przejdę troszeczkę do pytań naszych widzów. Paweł Węgierek, witam serdecznie, to mój szósty live, super Paweł, cieszymy się, że jesteś razem z nami, Dorota też kiedyś razem z nami jest kolejny raz. Dobrze, szukam pytań, umówmy się, że szukam pytań. Tutaj Adrian Korczyński w międzyczasie, Radosław Piechnik, pozdrowienia dla Pawła, to przekazuję od razu pozdrowienia od Radka Piechnika. Okej, okay. Tomek Nalepa. Notariusza. Jeszcze raz? Mówię do Radka, dziękuję za pozdrowienia i do zobaczenia jutro u notariusza. Tomek Nalepa, można wiedzieć, co to za wykonawca z Krakowa, czy tajemnica? Myślę, że tajemnica póki co, poproszę kolejny. Dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu. Adam Grabowski, Elo Mortko, Michał Cal, jest ok, Adam Stależuk, o, witamy serdecznie, pozdrawiamy. Maria Kuczera, witam. Żona? Akurat Maria mama. Kuczera. Mama, pozdrawiamy mamy. Moja mama też gdzieś tutaj grasuje po tym live, także pozdrawiamy nasze mamy. Agata Krowicka, cześć. Jak ten tak jest, znowu się widzimy. Sekundę, szukam pytań. Dobrze, mam. Iwona Kabrus, ile w przybliżeniu płacicie za dostarczenie okazji? Tak plus minus.
Jeżeli chodzi o pośredników i sorcerów, jest to między 2 a 2,5%. Natomiast niestety albo istety, ja uważam, że nie mam z tym problemu, ale niektórzy ludzie, którzy z nami współpracują albo inwestorzy mogą mieć z tym problem i wyjaśnię tę kwestię bardzo szczegółowo. Jeżeli jest temat, na którym da się zarobić i przynosi odpowiednią rentowność, to ja uważam, że nie powinniśmy tutaj brzydko mówiąc, zdzierać z tego pośrednika i zaniżać mu. Coś delikatnie przerywa, oczywiście problemów technicznych bez liku. Halo, halo. Halo, halo. Michał, słyszymy się? O, słyszymy się. Coś tam przerwało, tak. Jestem. Tak jest. Kontynuuj mu, chyba że skończyłeś, bo mnie mogło przyciąć. Jeżeli chodzi o pośredników, często gęsto płacimy od 2 do 3% od ceny transakcyjnej, natomiast bardzo często również zdarzają się inne prowizje, które no niestety jesteśmy zmuszeni zapłacić. Przykład taki, na który ja osobiście się zgodziłem, a nie zawsze zgadzają się inni moi współpracownicy albo inwestorzy. Przynosi nam pośrednik okazję, jest to realna transakcja, która doszła do skutku kilka miesięcy temu, mieszkanie na Złotego Wieku w Krakowie. Kilkadziesiąt metrów, 40 kilka metrów, dzwoni pośrednik i mówi tak: Paweł, mam dla was mieszkanie za 240 tysięcy, chcemy prowizję z racji tego, że jest nas dwóch wspólników, po 20 tysięcy każdy. 240 tysięcy musimy zapłacić za mieszkanie, a 40 tysięcy prowizji, czyli jest to, uważam, bardzo dużo. Natomiast on mówi, że my mu płacimy 40 tysięcy, ale on za 3 tygodnie przyprowadza nam klienta, który już wraca do Polski i koniecznie chce kupić to mieszkanie. Bez remontu, czyli musimy tam odgruzować, wyrzucić, odmalować, dodać troszeczkę blasku i on chce kolejne 40 tysięcy tej prowizji. Natomiast na całej transakcji da się zarobić około 35 tysięcy, nie robiąc nic. Jeden inwestor powie, że nie zapłaci, drugi powie, że zapłaci. Natomiast dostarczenie takiej okazji do naszych zasobów firmy i praca, którą musimy wykonać, jest to pojechanie na akt, sprawdzenie tej nieruchomości pod kątem prawnym, to co mówiłem, technicznym, kupienie, odebranie i za 3 tygodnie sprzedanie. To odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy warto się schylać po takiej nieruchomości i czy mimo tego, że sourcer, czy pośrednicy, czy właściciele biur nieruchomości zarobili na tej transakcji 80 tysięcy, my zarobiliśmy 35, ale jest to kolejne mieszkanie do obrotu. Bo jeżeli byśmy tylko i wyłącznie szukali takich mieszkań, które dają nam zysku 50-70 tysięcy, to moglibyśmy sobie tak szukać teraz, jutro i pojutrze. My robimy skalę i ja uważam, że lepiej mieć więcej mieszkań, które dają po 30-40 tysięcy zysku, niż szukać tylko takiego jednego, który daje 70. Bo to łatwo można sobie później powielać, jak już znajdziemy te procesy, jak je wdrożymy, to naprawdę to się wydaje, że tych flipów jest bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy, że nie zawsze te 40 flipów jest równocześnie remontowane, bo jedne się sprzedają, drugie czekają. Tak, i mam pytanie jeszcze właśnie, Paweł, do ciebie. Czy wy robicie wszystkie flipy na remont, na blask, czy tak jak tutaj mówisz, czasami odgruzowujecie, czasami robicie na zasadzie tylko odmalowania, odświeżenia, jak to wygląda? Wszystko, co tylko możliwe. Robimy od podstaw poprzez generalny remont, a jeżeli możemy odsprzedać troszeczkę szybciej, ale z mniejszym zyskiem poprzez odgruzowanie, nadanie jakiegoś blasku tej nieruchomości, to odsprzedajemy je szybciej, ale z mniejszym zyskiem, a jeżeli jest na tym większa marża, remontujemy. Dobrze. I teraz moje pytanie, bo rozmawialiśmy też przed chwilą, ten fajny case rzuciłeś, że ci ludzie mieli już klienta nagranego. Rozumiem, że jeżeli by tego klienta nie było, to dalej była to okazja dla was, bo za 280 tysięcy w sumie total, to dalej była dobra cena za tą nieruchomość. Tak. Oczywiście musimy znaleźć takie nieruchomości, które spełniają nasze oczekiwania. Nie kupujemy nieruchomości trudnych, wiem, że inni się specjalizują, nie kupujemy żadnych nieruchomości z lokatorami, nie kupujemy żadnych nieruchomości, gdzie jest tam kobieta w ciąży, trzeba kogoś wyprowadzać, nie kupujemy takich, gdzie są jacyś komornicy, zadłużenia, przetargi, nie robimy takich rzeczy. My kupujemy tylko takie mieszkania, które można
kupić od razu i wejść tam z remontem albo z czymkolwiek dnia następnego. Nawet jeżeli jest to okazja i mamy zadatkować albo kupić za pół roku, też staramy się tego nie robić, dlatego żebyśmy mieli bardzo dużo tych zadatków porozrzucanych i jeżeli zadatek jest 30, 40, może być nawet 5 tysięcy, to jeżeli byśmy zadatkowali 40 nieruchomości czy tam 20, no to wtedy musimy kupować to, co jest dostępne na rynku. Tak więc nie bawimy się w jakieś rzeczy, które mogą gdzieś tam nam kolidować w biznesie i narażać nas na jakieś dodatkowe konsekwencje. Tylko czyste tematy i takie, które możemy dzisiaj kupić, jutro sprzedać. Takie szybkie, okej. Okay. Katarzyna Kucharzyk, zdolny mój brat. Pozdrowienia dla Kasi. Iwona Kabrus, na czym polega ubezpieczenie ksiąg wieczystych? Takie jest pytanie. Ubezpieczenie ksiąg wieczystych czy ubezpieczenie nieruchomości? Napisała Iwona, być może coś takiego się przejęzyczyłeś. Ubezpieczenie, rozumiem, nieruchomości. W danym mieście macie agenta, który wam ubezpiecza od razu te nieruchomości, tak? Na flipy. Tak, tak. Nasze procedury są bezwzględne, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jeżeli kupujemy mieszkanie, to my nie możemy ryzykować naszego kapitału, ani kapitału naszego inwestora, bo zagrożenie jest jedno. Albo ten budynek spłonie, albo wybuchnie. Natomiast jeżeli tak się stanie, no to my mamy to ubezpieczone do kapitału, który tam zainwestowaliśmy. Czyli tak naprawdę musimy tak prowadzić nasze działania, żeby zminimalizować ryzyko, które może się pojawić odnośnie utraty kapitału. Ryzyko w tym wszystkim jest takie, że nieruchomość może się sprzedać w troszeczkę dłuższym czasie niż tego oczekiwaliśmy, ale minimalizujemy to ryzyko pod takim kątem, że ten kapitał stracimy kupując tą nieruchomość. Okay. Musimy dobrać tak odpowiednio, że nawet jak ceny spadną i w dalszym ciągu musimy być tym mieszkaniem konkurencyjni w porównaniu do innych ofert, żeby tą nieruchomość spieniężyć. I pamiętajmy, że aby dobierać tak nieruchomości, że nawet jakby ten inwestor miał ciężką sytuację losową, wypadek i chciałby odzyskać ten kapitał, to my musimy tak zejść z tej ceny, żeby to mieszkanie po remoncie było tak atrakcyjne, żeby je od razu spieniężyć i tak gdzieś tam staramy się dobierać te nieruchomości, żeby nie było to na granicy. Super. Madeline Ho, pozdrowienia panowie, pozdrawiamy. Magda, Chorwacja, widziałem, że w Chorwacji urzędujesz teraz. Mateusz Decewicz, jak zaczynałeś, czy od pojedynczych swoich flipów, czy od początku zbierałeś kapitał od inwestorów? Moja historia jest bardzo ciekawa. Ostatnio opisywałem ją na bloga i będzie pewnie też udostępniona, natomiast tak bardzo krótko. Ja prowadziłem, może nie prowadziłem, ale byłem zaangażowany w inne projekty, które w pewnym momencie się skończyły, bo wszystko szło ku cyfryzacji i niestety wszystko przerzuciło się na tablety, elektroniczne kwestie i tak naprawdę nie wiedziałem, co mam robić i się zastanawiałem. Do Biedronki nie chciałem pójść, natomiast chciałem robić coś bardziej ambitniejszego i tak naprawdę bardzo spontanicznie dodałem ogłoszenie na OLX-a, że jestem z takiej i takiej branży, potrafię robić to, mogę być zaangażowany w coś od samego początku, mogę być w coś zaangażowany kapitałowo, zainwestuję kwotę X i mogę prowadzić coś od początku albo uczestniczyć w czymś, co już jest, mam takie i takie doświadczenie, umiem to robić i wszystkie rzeczy, które mi nie pasują i mi pasują. Zostawiłem to gdzieś na około miesiąc, przypomniałem sobie, wszedłem na to ogłoszenie i tam było 2000 odpowiedzi na tym OLX-ie, ja o tym całkowicie zapomniałem. Natomiast co 200, 300 było o flipach. Ja nie wiedziałem totalnie, co to jest flip, nieruchomości, flip, nieruchomości, flip, nieruchomości, inwestuj to, tam, ile masz pieniędzy i tak dalej. To ogłoszenie było bardzo ogólne. Zaciekawiło mnie to. Umówiłem się, bo z Poznania dzwonili, z Warszawy, z Wrocławia. Umówiłem się z kilkoma osobami we Wrocławiu, którzy są do dzisiaj naszymi wykonawcami i zrobiliśmy jednego flipa i mi powiedział człowiek X, żebyśmy kupili takie mieszkanie. Ja się bardzo bałem, nie widziałem nawet tego mieszkania, które zostało kupione. Jak tam pojechałem na odbiór, no to się przestraszyłem, bo na podłodze leżały gołębie, które już nie żyły od jakiegoś czasu. Były powybijane okna i było bardzo brudno. Piwnica w niektórych kamienicach jest ładniejsza. No i mówię, że chyba straciliśmy do żony. Natomiast on mówi, poczekaj Paweł, coś ci pokażę. No i zadzwonił i tam była kolejka i sprzedaliśmy to po 9 dniach z zyskiem około 40 kilku tysięcy i ten ktoś jeszcze to wyremontował i sprzedał to dalej jeszcze z zyskiem 50 tysięcy. Tak więc tak zobaczyłem jednego, drugiego i stwierdziłem, że
spróbujemy z Horyzont Inwestycji, natomiast bali się strasznie o konkurencję. No to ja mówię, ja nie będę pracował we Wrocławiu, pójdę do Warszawy i pójdę sobie do Krakowa, ja was tutaj zostawię. I w pewnym momencie było tak, że miałem w Warszawie po kilkanaście flipów i w Krakowie tylko tam jeździłem, a tutaj miałem trzy. No ale musiałem z nimi porozmawiać i albo robimy, okay. Ale pracujemy, współpracujemy. Każdemu też polecam, jeżeli ktoś będzie zaczynał taką współpracę, ja zaczynałem od takich słów, żeby nie robić nieprzyjemnej atmosfery. Ja nie mam i nie chciałbym mieć z nikim zakazu konkurencji. Ja mogę pracować z tobą, ale mogę też pracować z innym i to na początku trzeba sobie powiedzieć, żeby później nie było takiego niesmaku, bo są tacy, którzy chcą tylko z tobą, a są tacy, którzy no niestety będą zazdrośni, że współpracujesz z innymi. Tak więc warto to sobie też na samym początku powiedzieć, że nie mam żadnych pretensji, żebyś to sobie robił sam. Możemy też nadwyżki robić wspólnie, natomiast to musi być uzgodnione na samym początku, bo później to się przebijają jeden drugiego, a z Krakowa się znają, to się pozabijają. Okej, okay. Piotr Żłobecki, witaj Pawle, mega wykład. Konrad Rusiecki, czy działasz tylko w trzech miastach wymienionych, Kraków, Warszawa, Wrocław? Mamy jakieś pojedyncze flipy jeszcze w innych miejscowościach, natomiast nie szukamy za bardzo kolejnych Katowic, Gliwic, Poznania, Szczecina, bo mamy naprawdę na tyle pracy w tych trzech miastach, że to nam wystarcza. Planujemy i będziemy o tym informować na pewno naszą społeczność i w kolejnych gdzieś tam spotkaniach, webinarach o tym, co wdrażamy i co będzie się działo. Pracujemy nad tym już od kilku miesięcy. Myślę, że w przeciągu miesiąca może na nowy rok poinformujemy o zmianach. Tyle na razie mogę powiedzieć. Okej. Adam Błachnio, Dawid Krasowski, skąd wziął się pomysł na tego typu biznes? To już rozmawialiśmy. Emilia Kuczera, Pawle, dobrze słychać. Łukasz Banaszek, już jest okej, okay, dobrze. Dobrze. Sekundę, szukam pytania. Mamy pytanie, Michał Walaskowski. Kiedy, Paweł, płacisz prowizję pośrednikowi? Czy przy waszym zakupie, czy po waszej sprzedaży? Po przeniesieniu własności. Jak już nabędziemy tą nieruchomość, to wtedy wystawia fakturę i płacimy. Okej, okay, dobra, super, dziękuję. Staramy bardzo. Staramy się nie płacić przy umowach przedstępnych, dlatego że nie mamy pewności, że zapłacimy 10, 15, 20 tysięcy prowizji, a klient się rozmyśli w ostatniej chwili. Też często są takie sytuacje, że może nie często, ale zdarzają się, że podchodzimy do aktu i ktoś zaczyna słuchać tego, co czyta pani rejent i Horyzont Inwestycji wpisany do KRS pod numerem NIP. A co to jest KRS? No sąd, księgi, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy. O nie, to ja nie chcę mieć żadnego do czynienia z sądem, ja wychodzę. Do widzenia. I już nie przekonasz. To ciekawe. Łukasz Banaszek napisał, czemu w tej sytuacji ten pośrednik tego nie kupił? Ciekawy case. To, o czym wspomniałeś, o tej szybkiej sprzedaży takiej. Oni po prostu nie mieli środków, nie mieli dostępu do kapitału, rozumiem. Mieli okazję, mieli klienta kupującego, ale nie mieli pieniędzy na wejście w inwestycje. Z tego, co ja widzę, jeżeli chodzi o pośredników, to oni nie mają odpowiedniego kapitału, oni są zaangażowani w naprawdę mocne wyszukiwanie i czasochłonne wyszukiwanie tych okazji i nie mają kontaktu z inwestorami. Nasi pośrednicy pewnie z biegiem czasu będą mieli, bo już znają i dobrze ceny nieruchomości i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, nigdy nie poruszaliśmy tego tematu. Moim zdaniem jest to logiczne, że jeżeli by miał 300 i wie, że to jest okazja, bo tu nam przynosi, tam sprzedaje, no to sam by to kupił. Może lubi swoją pracę, nie wnikamy w to. Przynoszą nam tematy, jest ok, my się z nimi dzielimy. Oni wiedzą, że muszą przynieść dobry temat, bo wiedzą, że jak przyniosą coś złego, no to raczej nie będziemy z nimi współpracować, a jeżeli przyniosą dobry temat, to my mamy decyzyjność wejścia we flipa 24 godziny. I on, mając takiego klienta jak my, wie, że ma przyjść do nas jako pierwszy podmiot, bo my mu odpowiemy konkretnie, albo przyniesie konkretnie i my to weźmiemy i on wtedy ma success fee, a jeżeli będzie coś nie tak, no to będzie musiał poszukać dalej. Okej, okay. Agnieszka Kosek, wiadomo, że skala robi swoje, ale biorąc pod uwagę wielkość przedsięwzięcia, czyli to działanie ogólnopolskie, czy nie lepiej iść o krok dalej, to znaczy w deweloperkę?
Prowadzimy teraz dwa projekty w sypialni Krakowa. Jest to miejscowość Rząska, w której będziemy budować osiedle. W następnym tygodniu składamy dokumenty do pozwolenia na budowę. Myślę, że w przeciągu kilku dni opublikujemy bryłę budynku. Będą to nowoczesne, ładne domki jednorodzinne. I przygotowujemy się też do złożenia za miesiąc kolejnego projektu na drugie osiedle, 4 domków. Natomiast idą nam te flipy, jesteśmy dość mocno zaangażowani w ten temat i myślimy o tym. Prowadzimy też kilka projektów odnośnie działek, natomiast będzie to w niedalekiej przyszłości. Na pewno te dwa osiedla w Krakowie będą wybudowane. Ja to się śmieję trochę, Paweł, tak mi się od razu pojawiła lampka, skoro robicie 40 flipów jednocześnie, to dlaczego by nie robić 40 budów? Czego by nie 40 bloków gdzieś tam naraz budować w różnych częściach Polski. Okej, drodzy widzowie, jeśli jest to dla Was wartościowy live, wielka prośba o udostępnienie, polajkowanie, dajcie nam znać, że jest to dla Was wartościowy materiał. Przypominam, że za najlepszy komentarz dzisiaj, najlepsze pytanie do naszego gościa, mamy konsultację godzinną na temat właśnie automatyzacji tego, w jaki sposób zeskalować swój biznes flipowy, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby zadawać pytania. Stefan Zawadzki, Paweł, czym się zajmowałeś przed nieruchomościami? W dwóch zdaniach, jakbyś mógł powiedzieć. Zostawmy ten temat na kiedy indziej. Okej, idziemy dalej. Krzysiek Krupski, bo możliwe, że pośrednik nie miał takich pieniędzy, tak jest. Co jest obecnie najbardziej pożądanym tematem inwestycyjnym dla inwestorów we Wrocławiu? Dorota Tyszkiewicz takie pytanie nam zadała. My mamy duże zapotrzebowanie na grunty, które są z pozwoleniami na budowę. Przygotowujemy takie grunty, kupujemy działki, które nie mają jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, robimy projekt poprzez złożenie dokumentów, podanie na tacy dla inwestora końcowego, który może wejść i wbić łopatę dnia następnego. Są to obecnie deficytowe produkty, bardzo dużo osób inwestuje w nieruchomości, bardzo dużo środków wręcz wyparowało z lokat i ludzie też szukają inwestycji, żeby nie było inflacji, te środki muszą pracować, ludzie biorą to coraz bardziej do siebie, wręcz nawet sami dzwonią i proszą, żeby im znaleźć jakąś inwestycję, tak więc tak to na chwilę obecną wygląda. Okej, Dorota Tyszkiewicz ma jeszcze jedno pytanie. Czy inwestorzy interesują się tematem inwestowania w kwatery pracownicze, czy remontujecie mieszkania od razu z przeznaczeniem na kwatery? Kiedyś był to produkt, który moi wykonawcy bardzo często robili, produkowali, natomiast od jakiegoś czasu przerzuciliśmy się na flipy dla rodzin albo gotowce inwestycyjne. Zostawiliśmy ten temat po prostu. Okej, dobra. Ja oczywiście kilka takich tematów zrobiłem, natomiast ja wolę współpracować z ludźmi w koszuli, niż później iść wynajmować mieszkanie dla kogoś w gumiakach. Okej. Mariusz Rakszawski, ubezpieczacie każde mieszkanie osobno, czy też macie ubezpieczoną działalność? I tak, Mariusz, czyli i ubezpieczona działalność Horyzont Inwestycji zapewne i każdą nieruchomość osobno, tak? Każdą nieruchomość ubezpieczamy bezwzględnie i to jeszcze dodatkowo odpowiedzialności cywilnej od zalania pożaru, jeżeli ktoś by tam narobił bałaganu w postaci wybuchu i zalania, to musimy robić, dlatego tak jak powiedziałem, nie możemy ryzykować kapitału własnego oraz kapitału naszych inwestorów, natomiast warunkiem też współpracy z naszymi wykonawcami, każdy wykonawca musi mieć aktualną polisę OC w razie jakiegoś niepowodzenia. Okej, Dominik Bańka. Pawle, jak przy tej skali działalności w różnych miastach badacie opłacalną cenę zakupu i docelowej sprzedaży danego mieszkania? Jakie gotowe rozwiązania, systemy, jakieś ogólnodostępne dane, które sami przetwarzacie? To, co powiedziałem na początku, jeżeli chodzi o cały pozysk tej okazji, oczywiście w pierwszej kolejności musi być wiedza, po ile taka nieruchomość może zostać sprzedana. Jeżeli my zawsze idziemy, bynajmniej ja, troszeczkę tak od końca, jeżeli wszystkie nieruchomości chodzą po 12 tysięcy z metra w centrum jakiegoś miasta, to my nie możemy tej nieruchomości kupić za 11 tysięcy z metra, bo zaraz zapłacimy pośrednika i notariusza, to już nam się zrobi 12. My nie możemy też kupić tej nieruchomości za 10 tysięcy z metra, dlatego że będzie na tym marża 15 tysięcy, a jeżeli się przedłuży o pół roku sprzedaż albo przyjdzie pośrednik, który przyprowadzi klienta finalnego i będzie trzeba mu zapłacić, to wyjdziemy na zero. My musimy mieć tą marżę na tyle istotną, żeby była tam przestrzeń do negocjacji. Czyli
Odpowiadając na pytanie tutaj twojego, Michał, naszego widza, musimy znać rynek, musimy znać ceny nieruchomości i musimy odpowiednio kupić, żeby dodać tam remont, wszystkie koszty około zakupowe i żeby została marża. Jeżeli robisz to sam i dla ciebie marża 30 tysięcy na mieszkaniu jest ok, no to możesz robić, jeżeli ciebie taki zysk zadowala. My w taką inwestycję nie możemy wejść, dlatego że my nie zaproponujemy inwestorowi zainwestowanie kapitału, wyłożenie tego kapitału na remont pośrednika i wszystkiego kosztu około zakupowe i damy mu 30 tysięcy zysku z podziałem pół na pół, dlatego że nasi inwestorzy takiej okazji nie przyjmą i my musimy zaproponować dużo większy zysk, żeby on był później po podziale i ten nasz zysk porozdzielać po odpowiednich osobach, po inwestorach i po programach partnerskich, które też mamy u siebie w firmie. Okej, okay. Czyli wy idziecie bardziej w skalę, mniejsza marża, ale regularny, duży wolumen. Tak jest. Wszystko, co jest, pośrednicy mnie zawsze pytają, co szukać. Wszystko, co związane jest z nieruchomościami i co przynosi odpowiednią stopę zwrotu i co jest bezpieczne. Okej, okay. Kuba Karwik, jak rozliczacie zyski z inwestorami? Czy jest to może pożyczka na procent, czy jest to według ustalonego podziału zysku? Jakiego zwrotu z inwestycji procentowo i w jakim czasie oczekują inwestorzy, z którymi współpracujecie? Oni chcą zawsze jak najwięcej, a my im jak najwięcej chcemy dać, ale nie zawsze jest to możliwe, bo nie możemy im oddać wszystkiego, bo wykonujemy szereg różnych prac i zabiegów, które dążą do sfinalizowania tej nieruchomości i spieniężenia, bo kupić nieruchomość to jest jedno, ale żeby doprowadzić całą inwestycję do końca to jest drugie. Mamy naprawdę różne formy współpracy i mamy przygotowane rozwiązania dla inwestorów, którzy mają 20, 50, 100 tysięcy, a mamy sprawdzone rozwiązania dla inwestorów, którzy budują z nami całość osiedla i mają z nami na przykład penthouse'y pod Wawelem i kilka mieszkań w Warszawie. Zyski dzielone są bardzo, tak mogę powiedzieć, standardowo 50 na 50, natomiast mamy inwestycje, gdzie 70% idzie dla inwestora, 30% dla nas, mamy takie nawet, gdzie idzie 75% dla inwestora, a 25% dla wykonawcy, czyli jako, dla nas jako horyzont inwestycji. Wszystko zależy od zagrożenia i jaki kapitał jest potrzebny na daną inwestycję. To jest jeden model biznesowy, rozliczenia z inwestorami. Mamy też inwestorów, którzy nie mają kapitału na całe mieszkanie, mogą współpracować z nami na zasadach umowy pożyczki. Kiedyś te procenty były dużo większe. Niestety robiliśmy w ostatnich miesiącach analizę, poświęciliśmy na to i analityka, który się zajmuje takimi rzeczami i teraz inwestor, który kiedyś dostawał 12-15% w skali roku, ja osobiście, jeżeli ktoś tyle chce, ja nie podejmę decyzji, żeby taki procent inwestorowi teraz wypłacać, dlatego że dla mnie jest to za duże ryzyko. Ja wolę wywiązać się z czegoś i powiedzieć, że się udało, super, zarobiliśmy mniej, ale żeby sfinalizować to, na co się umówiliśmy, niż później go prosić i że się nie udało albo że trzeba dopłacić. Tak więc zmniejszyliśmy ten procent ze względu na ryzyko, które występuje w wydłużeniu sprzedaży nieruchomości, natomiast nie mamy z tym problemu. Nasze nieruchomości spieniężają się w przeciągu 2-3 miesięcy, bo tak jak mówię, bardzo dużo tematów odrzucamy i musi być to sprawdzone naprawdę dobrze, żeby później nie było takiego tematu, takiej nieruchomości, która będzie stała nam przez kilka miesięcy, bo to może doprowadzić nas do tego, że nikt nie zarobi, tylko inwestor. Okej, okay, super. Michał Walaskowski, ile osób równolegle pracuje przy flipach? Nie jestem w stanie tego zliczyć, dlatego że nasi wykonawcy mają i podwykonawców i my nie mamy kontaktu też ze wszystkimi osobami, bo to tylko byśmy musieli siedzieć na telefonie. Mamy odpowiednie komórki, z którymi musimy się kontaktować. Jeżeli współpracujemy z wykonawcą, tutaj mi gdzieś mignął Grzegorz, cześć Grzegorz, z którym na przykład współpracujemy, to on u nas w firmie jest odpowiedzialny za to, aby koordynować tą pracę ze swoim podwykonawcą, elektrykiem, geologiem, branżystą i on ma zdawać raporty, wysyłać zdjęcia, komunikować na naszych systemach, w jaki sposób to robi i czy dopilnowuje terminów. Mamy odpowiedzialne osoby w strukturze, jeżeli jest to pośrednik, no to jest to pośrednik, jeżeli jest to ktoś z biura, to z biura, a jeżeli jest to od działu technicznego, to dział techniczny i tak dalej, i tak dalej.
Super. Powiem szczerze, że naprawdę czapki z głów, jeżeli chodzi o system, który stworzyliście, który stworzyłeś tak naprawdę, bo tak jak rozmawiamy, wszystko zaczęło się od ciebie. Bartosz Leski, kiedy zagranica, powiedz Pawle, w dwóch zdaniach, kiedy zagranica? Czy zagranica to jest cel, czy bardziej rynek lokalny polski? Wrzucaliśmy ostatnio grupę, że szukamy do współpracy, może nie szukamy, ale chcielibyśmy nawiązać współpracę, bardziej na początek poznać się i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje za granicą. Natomiast szukamy fliperów, którzy specjalizują się na rynku nieruchomości premium i chcielibyśmy poznać kogoś, kto być może jest i inwestuje albo w Pradze, w Amsterdamie, w Berlinie, bądź w krajach, które, do których można dojechać dość szybko z Polski. Nie jest to jakieś nasze wytyczne, ale gdzieś tam delikatnie chodziło po głowie, żeby może w taką tematykę też wejść, dlatego że widzimy, co się dzieje. Mamy teraz jednego, czy tam dwa, czy trzy penthouse'y i wiemy, jaki to jest klient. Klient, który przychodzi na nieruchomość wartą 300-500 tysięcy, to on będzie się targował o każdą złotówkę i o 5 tysięcy i 1 tysiąc złotych może wykrzaczyć za przeproszeniem całą transakcję. Natomiast osoba, która przychodzi na penthouse'a za milion czy półtora miliona złotych, to tam mają być wytyczne. Jest taras 30 metrów, jak go nie ma, to nie kupi. Jest wanna, jest dwupoziomowy penthouse i wszystkie inne rzeczy są, to on to kupi. Dla niego 100 czy 200 tysięcy w tą czy w tą, ma mu się podobać. I bardzo dużo jest takich klientów, którzy teraz w ostatnim czasie, bo sprzedajemy takiego jednego penthouse'a pod Wawelem, oni tam, nikt nie rozmawia o cenie. Nikt nie rozmawia o cenie, tylko o tym, czy spełnia jego oczekiwania, czy nie. Super, to na pewno bardzo ciekawa informacja też zwrotna, jeżeli chodzi o rynek premium. Iwona Kabrus, co dokładnie znaczy dla Was dobry temat, Pawle? Taki, który możemy przedstawić dla naszych potencjalnych inwestorów, który nie jest na granicy. Jeżeli jest marża na tym mieszkaniu większa niż 30, 40, 50 tysięcy, to jest to temat warty uwagi, bo jeżeli będziemy mieli marżę 5, 10, 15 tysięcy, to jest duże ryzyko, aby w ogóle się takim tematem zajmować. Okej, okay, Iwona nie. Wojtek Zaborski, ile średnio mieszkań macie kupionych w jednym momencie? Najwięcej kupiliśmy 15. Okej, okay, a teraz ile macie otwartych inwestycji? Blisko 30, chyba 7 albo 38. Okej, okay, dobra. Larry J, Poland, yes, my friend. Grzegorz Dudek, bryła już gotowa, okej. Okay. Kamil Niedziałek, udostępnione, fajny live, Paweł, pozdro. Dziękujemy Ci, Kamilu, za udostępnienie. Jeżeli jest to dla Was wartościowe, też wielka prośba o udostępnienie. Niestety Facebook nam przycina cały czas te wszystkie zasięgi, więc będziemy wdzięczni. Tomek Rudzki, cześć. Iwona Kabrus, czy interesują Was okazje w Wieliczce obok Krakowa? Interesują. Tak jest, to tutaj informacja na priv. Dobra, idziemy dalej. Agnieszka Kosek, super, jak wygląda współpraca z inwestorami? Jaki gwarantujecie zyski? Co jest ważne, od wkładu w inwestycje czy od dochodu z inwestycji? Możesz powtórzyć, Michał? Jak wygląda współpraca z inwestorami? Jaki gwarantujecie zysk i co ważne, od wkładu w inwestycji czy od dochodu z inwestycji? Mhm. Jak wygląda współpraca z inwestorami? To tak jak powiedziałem też na początku, my dla naszych inwestorów przedstawiamy tylko tematy, które są przez nas zarezerwowane. My nie przyjdziemy do takiego inwestora z informacją, pojawił nam się temat w Krakowie, wszedłbyś, a może nie, sprawdzimy, będziesz chciał, czy nie będziesz chciał. My pójdziemy tam z naszym wykonawcą, z naszym pracownikiem, z naszym pośrednikiem, sourcerem, zweryfikujemy sobie to w zespole, czy taką nieruchomość kupujemy. Jeżeli ją kupujemy, to my dajemy zadatek na taką nieruchomość i dajemy sobie 2-3 tygodnie na zakup. I dopiero jak my mamy w zasobach taką nieruchomość i mamy związaną ją umową przedwstępną i wiemy, że to nam nie ucieknie, to dopiero publikujemy naszego newslettera, wrzucamy na grupę, jeżeli jest taka potrzeba, bo nie zawsze to robimy, bo my i tak tą nieruchomość kupimy. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy my tego nie kupili. Kupimy to albo z tobą, albo z inwestorem. Tak naprawdę nie ma, inwestor dostaje od nas tylko i wyłącznie temat, który można wejść. Jeżeli on powie, że wchodzi, odcinamy, nie ma, temat jest nieaktualny i idziemy dalej. Tak więc inwestor dostaje tylko i wyłącznie sprawdzone tematy, które można kupić od już, a nie czekać na przykład do stycznia czy do lutego. Okej, okay, Tomek Mikulski, zapraszamy do polubienia strony Polskie Forum Nieruchomości oraz naszej grupy Polskie Forum Nieruchomości, inwestorzy, inwestycje, flipy, gotowce. Super, tutaj dwie oferty Tomek mówi, że wrzuci na forum. Na to nasze forum, tutaj na naszą grupę, więc zachęcamy do tego, żebyście zajrzeli tam. Dorota Tyszkiewicz, Paweł, czy działasz też na rynku pierwotnym i remontujesz tam mieszkania, czy raczej wtórny?
90% są to rynki wtórne, dlatego że pierwotne są często na obrzeżach miasta. My skupiamy się na dobrych lokalizacjach, aczkolwiek mamy też x tematów, które są na rynku pierwotnym. Jeżeli jest to okazja i nam się, że tak powiem, spina finansowo, to możemy też to zrobić. Natomiast okay. 90% są to rynki wtórne. Okej, Tesa DCD. A czy przyjmujecie gotówkę od inwestorów, na przykład kilkaset tysięcy złotych na 12 miesięcy ze stałą stopą zwrotu na zasadzie wysokoprocentowanej pożyczki? Jeśli tak, to na jaki procent i jakie zabezpieczenie? Nie przyjmujemy od nikogo gotówki, wszystko robimy tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów, faktur i nawet jak ktoś przynosi w worku, to nie bierzemy, bo jak będą kontrolować, to tylko to, tak więc nie robimy nic, co jest związane i nielegalne. Nie robimy tematów gotówkowych, a jeżeli inwestor na przykład musi i chciałby pożyczyć gotówkowo, to spisujemy odpowiednie dokumenty i w tym samym dniu księgujemy to jako wpłata, podpinamy dokumenty pod umowę pożyczki i tak dalej. Jeszcze na początku, kiedy inwestorzy nas nie znali, zabezpieczyliśmy ich na hipotece. Nie jestem zwolennikiem takiej operacji i takiego mechanizmu, dlatego że mamy później problemy ze sprzedażą. Ogranicza to nas w sprzedaży mieszkania na kredyt. Oczywiście to jest tylko kwestia rozmowy z analitykiem, bo jeżeli analityk ci powie, zdejmiesz hipotekę, no to sprzedasz, a jeżeli z nim porozmawiasz odpowiednio i przedstawisz mu argumenty, wszystko da się rozpracować, nie ma tutaj żadnego problemu. Oczywiście też nie jesteśmy geniuszami, że wszystko zrobimy, natomiast nie zabezpieczamy na hipotece, bo mamy później ryzyko wydłużenia sprzedaży tej nieruchomości. A jeżeli chodzi o zabezpieczenia pożyczek, to są to odpowiednie umowy zabezpieczające inwestora na majątku spółki, deklaracje plus weksel. Nigdy nam się nie zdarzyło, żebyśmy pożyczki nie oddali albo żebyśmy komuś nie zwrócili tego kapitału. Wiem, że jeżeli raz to zrobimy, to pójdzie w świat. Bardzo dbamy o to i dlatego też o tych procentach, jak mówiłem, nie warto się napalać i zgadzać się, bo chcą kilkanaście procent. Dla mnie się liczy bezpieczeństwo i na to, co się umówiłem, niż później, żeby gdzieś tam składać ręce i prosić tego inwestora o obniżkę procentów, bo to nie jest fajne. Tak. Pawle, teraz jest ten moment, żebyś powiedział naszym widzom, co zyskują dzięki Polskiemu Forum Nieruchomości dzisiejszego wieczoru? I nie tylko dzisiejszego wieczoru. Na pewno wiedzę. Tak, a jeżeli chodzi o ten pakiet właśnie, jeżeli chodzi o inwestycyjne, o inwestycje, podział, jak to wygląda, 50 na 50, a z Polskim Forum będzie inaczej? Jeżeli chodzi o inwestycje i osobę, która jest tutaj z nami i chciałaby współpracować z nami pod kątem czy flipa na domie, jakimś innym projektem, czy kapitałem 50 tysięcy, czy całościowo. Jeżeli ktokolwiek będzie się kontaktował z Horyzont Inwestycji, to bardzo bym prosił o to, żeby zaczął rozmowę od hasła Polskie Forum Nieruchomości albo PFN. Chcieliśmy zaproponować w kooperacji z Polskim Forum Nieruchomości podział zysków 70% dla inwestora, 30% dla wykonawcy. Dla nas zrobienie jednego flipa z takim podziałem zysków też nas w jakiś sposób, nie wiem. Jasne. Okay. Idziemy dalej, dla nas się liczą tematy i to, żebyśmy gdzieś tam budowali relacje. Natomiast hasło Polskie Forum Nieruchomości 70% dla inwestora, 30% dla Horyzont Inwestycji. Rewelacja. Myślę, że to jest świetna informacja dla Was, drodzy widzowie. Tu się zupełnie, Paweł, nie przejmuj tym, że gdzieś tam się chwilę zaciągnie. Godzina jest taka, jaka jest po całym dniu pracy. Masz tam 40 budów na raz, 40 flipów na raz, więc i tak bardzo się cieszę i tak jest bardzo dobrze. Natomiast, drodzy widzowie, tak jak słyszeliście przed chwilą, jeżeli chcecie zainwestować razem z Horyzont Inwestycji, rekomendujemy i zachęcamy tutaj do kontaktu z Pawłem na hasło Polskiej Forum Nieruchomości. Macie preferencyjne warunki, więc super informacja dla Was. Idziemy dalej z pytaniami, pozwolisz, Pawle. Mariusz Rakszawski, czy zlecacie wykonanie projektu wykończenia architektom, czy sami projektujecie według własnych pomysłów i standardów? Współpracujemy z architektami, którzy są i naszym zdaniem należą do czołówki. Są to tacy architekci, którzy budują i projektują różnego rodzaju hotele w Zakopanem, nad morzem, hotele na wodzie. Niestety są to drogie usługi i ponadprzeciętne.
niż standardowy taki architekt, projektant. Uważam, że warto wydać na to, a otaczać się profesjonalistami, dlatego że projekty, które robimy, też chcemy, żeby było konkurencyjne. Teraz przygotowujemy się do tematu, który będzie naszym zdaniem najbardziej poważną inwestycją w historii w ogóle nieruchomości. Zaraz też mogę o tym powiedzieć. Natomiast współpracujemy z architektami zewnętrznymi, którzy mają odpowiednie w tej inwestycji, bo sprawdzamy konkurencję, często jeździmy, jeżeli mamy zaprojektować obiekt typu akademik, o którym zaraz też mogę powiedzieć, to my poświęcamy czas albo wysyłamy tam ludzi, żeby zobaczyli najnowsze trendy i po to, żeby poznały, zrobili cały research tej nieruchomości, co możemy tutaj wprowadzić i co możemy stworzyć, żeby być o krok do przodu. Super, super. Zaraz wrócimy do tego akademika, pozwolisz. Kuba Karwik, czy jest możliwość, że system, aplikację, którą tworzycie do zarządzania projektami, odpłatnie udostępnicie innej firmie? Nie jest to aplikacja póki co, bo takiego narzędzia nie potrzebujemy. Natomiast jak najbardziej to, co powiedziałeś, Michał, zostawiliśmy na koniec. Jesteśmy w stanie się podzielić takimi konsultacjami odnośnie zautomatyzowania, gdzie wszystko mamy w jednym miejscu, gdzie klikniesz, ile nieruchomość ma metrów, kiedy ma się ubezpieczyć i ci wszystko po cenie sprzedaży wyskoczy na zielono. Ile to trwało, ile zarobił inwestor, jaki był procent, czy było dobrze, czy było jeszcze lepiej. Super, analityczny umysł. Jeszcze Kuba ma pytanie, tak jak mówiłeś, Pawle, o zarezerwowanych tematach, które prezentujecie inwestorom. Co masz na myśli zarezerwowane? Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna? Umowa, w większości umowa przedwstępna. Okay. My musimy się związać z tym klientem, z tym sprzedającym umową, dlatego że my mamy świadomość, że jeżeli nie my, no to zaraz będzie kolejka innych i no nie chcielibyśmy tej nieruchomości stracić, dlatego podpisujemy umowę, a dopiero później taki temat, który już mamy zarezerwowany, próbujemy przedstawić dla naszych współpracowników, inwestorów. Okej, okay. Iwona Kabrus, czy interesują Was mieszkania spółdzielcze własnościowe, czy tylko pełna własność? Interesują nas spółdzielcze własnościowe z KW. Okazje, jednym słowem okazje, tematy, na których można zarobić. Tak? Tak jest. Super. Marek Konrad Piliński, w modelu 70/30 zakup na inwestora. Tak, przeważnie robimy zakup na inwestora, dajemy mu to bezpieczeństwo, że my generalnie nie bierzemy żadnych środków od inwestora, bo my tego nie chcemy. Inwestor kupuje nieruchomość na siebie, jest to jego twarde zabezpieczenie, nikt mu tego nie zabierze, a nam zleca podwyższenie wartości nieruchomości, ma na to specjalną umowę i to jest nasze ryzyko, jeżeli byłby jakiś nieuczciwy inwestor, bo on kupi mieszkanie, które my mu podstawimy, sprawdzimy, wykonamy gro pracy, wyremontujemy, no i tak naprawdę on zostanie z pięknym mini pałacykiem z nieruchomością i to my powinniśmy się martwić, czy on nam wypłaci po sprzedaży ten zysk. Mhm. A sytuacje są różne. Jak to z ludźmi? Kuba Karwik, czy kupujecie mieszkania z nieuregulowanym gruntem pod budynkiem? Staramy się nie, dlatego że może być później problem w kredycie bądź w amortyzacji takiego mieszkania. Zwracamy na to uwagę, chcielibyśmy, żeby ten grunt był uregulowany albo w przyszłości była informacja, że to będzie zrobione. Dominik Bańka, Pawle, doprecyzuję poprzednie pytanie o cenach zakupu. Jasne, że trzeba znać rynek i wiedzieć, co za ile się sprzedaje. Bardziej chodziło mi o to, w jaki sposób Wy jako Horyzont Inwestycji badacie te ceny. Dajecie wytyczne dla pośrednika, na przykład, że na oświecenia w Krakowie mieszkanie do remontu 40-50 metrów kupicie za nie więcej niż X, czy działa to w inny sposób? W dokładnie taki, jak napisałeś. Ten pośrednik wie, jaką my możemy maksymalną cenę zaoferować sprzedającemu. My nikogo w żaden sposób ani nie przymuszamy, ani nie ciśniemy. To musi być zawsze świadoma decyzja tego sprzedającego. Często są to takie ceny, dlatego że mieszkania są stare, żółte, zaniedbane, okna powybijane i oni chcą to sprzedać, bo się ludzie budują gdzieś tam w okolicy albo wyjeżdżają. Często są to mieszkania, które, w których mieszkała jakaś osoba starsza, zmarła. Ludzie, halo, słyszymy się? Tak, 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 cały czas ludzie słyszę. Mieszkają za granicą, nie mają co z tym zrobić, tak więc no, pośrednicy wyłapują takie nieruchomości, my je odświeżamy, podwyższamy ich wartość, robimy z nich ładne nieruchomości i sprzedajemy tak, żeby tylko wejść na tą nieruchomość i mieszkać. Okej, okay, Dasu, witajcie panowie. Pośrednik nam przynosi nieruchomość i mówi, że
kosztuje to 340, a nasze maksimum jest 320, to my mówimy o tym. Jeżeli on znegocjuje i poda argumenty, że my musimy tam jeszcze wymienić pół posadzki i zrobić wylewkę na 5 centymetrów, to albo to ktoś akceptuje, albo nie. Jeżeli nie, to idziemy dalej. Natomiast nie możemy... Jasne. Kontynuuj, nie przerywam. Śmiało. Jasne. Tutaj mamy Paweł Dudek. Czy można gdzieś zobaczyć wasze realizacje? I uwaga, ja tutaj, Pawle, jestem przygotowany. Tutaj multimedia nie są nam straszne. Ja to włączę, a ty opowiedz pokrótce, Pawle, co my tu widzimy w ogóle na tych zdjęciach. To jest mieszkanie, które robiliśmy w Warszawie. Tutaj zrobiliśmy dwupaka. Było to mieszkanie, tak jak powiedziałem, po firmie, która tam przez wiele lat użytkowała ten lokal. Zrobiliśmy tutaj dwupaka. Tutaj akurat mamy zdjęcia jednego mieszkania, widzimy wyspę, tutaj inwestor sobie, to było generalnie mieszkanie na zamówienie, bo robimy też takie produkty, jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie, podzielić je na dwie mikrokawalerki i korzystać i mieć czynsz z najmu, typowy gotowiec inwestycyjny. Tutaj zrobiliśmy z naszą projektantką z Wrocławia, która pojechała do Warszawy i zrobiła projekt tego mieszkania. Wyremontowaliśmy, zostawiliśmy i tak. Jasne. I działa, i działa. Dasuma pytanie. Witajcie panowie. O właśnie. Co jest, co usłyszałem, 70 na 30 brzmi super. Jaki rodzaj inwestycji, mieszkanie, dom, jaka kwota wejścia? To jest bardzo dobre pytanie. Jaka kwota wejścia, to wszystko zależy od tego, w którym mieście inwestujemy, bo jeżeli inwestujemy w Katowicach, to możemy kupić za 100 tysięcy mieszkanie, ale jeżeli inwestujemy we Wrocławiu, w Krakowie czy w Warszawie, no to trzeba mieć od 250 w górę. Generalnie Wrocław z tych trzech miast jest najtańszy. Ja uważam i moje doświadczenie i moja wiedza na tyle mówi, że mógłbym nawet się pokusić o to, że Warszawa i Kraków są na równi, a czasami jedno lub drugie jest w zależności od dzielnicy droższe lub tańsze. To wszystko zależy od nieruchomości i jaka ta nieruchomość jest. Inaczej traktujemy wielką płytę, inaczej traktujemy kamienicę, inaczej traktujemy mieszkanie na czwartym piętrze, na parterze, w piwnicy i wiele innych aspektów, na które trzeba zwracać uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o kapitał wejścia, to tak jak mówiłem, jeżeli inwestor chce kupić mieszkanie na siebie, to musi mieć 250 plus. W Warszawie tego nie kupi, w Krakowie tego raczej, no w Krakowie ok, jeszcze zrobimy, we Wrocławiu to też zrobimy. Natomiast jeżeli nie ma kapitału na całe mieszkanie, mamy rozwiązania równie bezpieczne, żeby on był właścicielem i współwłaścicielem. To jest fajny target też wymyślony przez nas. Możemy złączyć jednego i drugiego inwestora i nigdy nie zrobimy czegoś takiego, że przyprowadzimy jednego nowego i drugiego nowego i oni kupią sobie we dwójkę mieszkania. My zrobimy tylko i wyłącznie to z inwestorami, których znamy i wiemy mniej więcej, jakie mają charaktery i czy oni się dogadają, czy nie. I wtedy przedstawiamy propozycję. Ty kupujesz swoje udziały za 150 tysięcy złotych, a druga osoba kupuje za 150 tysięcy złotych i dodatkowo, żeby ich zabezpieczyć, dajemy jeszcze zaraz po zakupie osobnym aktem notarialnym pełnomocnictwo na wypadek śmierci. Różne sytuacje się zdarzają. Ktoś może z wypadkowi samolotem lecieć i żadna osoba nie chciałaby zostać z takim udziałem, tak? Jeżeli inwestorowi A coś by się stało, no to dlaczego ten drugi ma później zostać z tą nieruchomością na 2-3 lata, aż będzie cała procedura spadkobierców i tak dalej. My sobie w pełnomocnictwie już wyznaczamy, że pełnomocnictwo nie wygasa na wypadek i na skutek śmierci, tylko ten inwestor A ma pełnomocnictwo od inwestora B, że może sprzedać w każdym momencie swój udział i tą nieruchomość za cenę nie mniejszą niż na wskazany numer rachunku, czyli jeżeli nie daj Boże, by się komuś coś stało, to ja w każdym momencie, jeżeli mam klienta, to sprzedaję swój udział, środki wracają do mnie, a tamte środki wracają dla tego inwestora, czyli dla spadkobierców i spadkobiercy już wtedy tam się zastanawiają, w jaki sposób to zrobić, a inwestor nie ma takiego zagrożenia, że zostaje z nieruchomością na 2 lata, dopóki nie będzie rozwiązanej sprawy z tym wypadkiem. Tak więc jest to bezpieczne na tyle, żeby gdzieś tam to stosować i jeszcze tam jest parę innych argumentów, ale to może w tych konsultacjach, które gdzieś tam planujemy zrobić.
Tak jest. Które są wygrane, to najlepsze pytanie, najlepszy komentarz. Ostatnie 7 pytań dzisiejszego wieczoru mamy przed nami, a więc przeczytam zaraz te 7 pytań. Wielka prośba do Was, żebyście udostępnili tego live'a, jeśli oczywiście jest to dla Was wartościowy materiał. Tylko wtedy, mam nadzieję, że dla większości z Was jest, bo ponad 100 osób jest z nami praktycznie przez całego live'a, z czego się bardzo cieszymy tutaj z Pawłem. Adrian Korczyński, finansowanie zwiększenia wartości nieruchomości, takich jak architekt, remont i tak dalej, jest po stronie inwestora czy Waszej, Pawle? Jeżeli pracujemy z inwestorem i proponujemy mu podział zysków 50/50, to inwestor finansuje 100% inwestycji. Kupuje mieszkanie na siebie, płaci za pośrednika, za notariusza, bo to musi zrobić, bo to on to nabył, i finansuje remont, czyli 100% finansuje inwestor. Później 100% kapitału ze sprzedaży takiej nieruchomości wraca do niego i dopiero później na końcu nam wypłaca ten zysk. Okej, okay. Kuba Karwik. Pawle, wspomniałeś o apartamentach dla wymagających klientów. Czy takie realizujecie na rynku pierwotnym, w apartamentowcu z rynku wtórnego, a może w kamienicy? Mamy takiego penthouse'a na rynku pierwotnym w Krakowie. Myślę, że nie jest to żadna tajemnica, jest to ulica Bałckiego, stare Dębniki. Deweloper kupił starą kamienicę, wyburzył ją totalnie, postawił w to miejsce piękny, ładny apartamentowiec, na dole hole, recepcja, 3 miejsca, ogródki, garaże, winda, z lewej strony widok na Wawel, z drugiej strony na Kopiec Kościuszki. Bardzo ładny apartamentowiec, tam jest 30 mikroapartamentów od 18 do 22 metrów kwadratowych i na górze są 2 dwupoziomowe penthouse'y. To tam w tym budynku my kupiliśmy 15 tych lokali i jeden penthouse. Nasza ekipa remontowa 500 metrów kwadratowych pod klucz na wysoki standard wyremontowała w 41 dni. A remont kosztował 480 000, z tego co dobrze pamiętam, tak więc mamy tam chłopaczków naprawdę bardzo takich, którzy pracują sami na siebie i no, pracują po prostu fantastycznie. Jak przyspieszasz sobie DVD razy 2, no to tak robią, wszyscy inni nie dowyżają, tak więc tak. Natomiast ten penthouse jest na akurat na rynku pierwotnym. Super. Mam jeszcze jednego w kamienicy, która była nadbudowana przez dewelopera na drugim piętrze, natomiast nie ma tam balkonu, są tam skosy, mała antresola. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Stefan Zawadzki, czy w takim modelu 70/30, który proponuje, sprzedaż jest po stronie inwestora czy waszej i czy inwestor może brać czynny udział podczas podwyższania wartości nieruchomości? Te pytania dostawaliśmy na samym początku i staramy się, żeby ktoś przed podjęciem decyzji starał się może zobaczyć nasze realizacje. Mamy bardzo bogate portfolio od mniejszych mieszkań do dużych mieszkań i chcielibyśmy, żeby nam zaufano, w jaki sposób to zrobimy, dlatego że z całym szacunkiem dla inwestora, on oczywiście ma w pełni dostęp na tą nieruchomość, może sobie przyjść kiedy chce i nie robimy z tym żadnego problemu. Natomiast pamiętajmy, że jednemu inwestorowi może podobać się kolor czerwony, ale jeżeli kolor niebieski jest chodliwy i się sprzedaje, no to z całym szacunkiem on musi się zastanowić, czy to ma cieszyć oko, czy ma mu się zgadzać Excel. Bez dwóch zdań. Chcielibyśmy, jeżeli jest to możliwe, żeby zaufano nam, bo może to burzyć różnego rodzaju terminy. On przyjdzie, taki inwestor, do wykonawcy, ten wykonawca nie będzie wiedział, kto to jest, czy ma jechać po inną wannę, bo tu ma być prysznic i tak dalej, i tak dalej. Burzy to koncepcję i cały terminarz, całą terminologię, która jest gdzieś tam stosowana, a my tego bardzo dobrze pilnujemy. Tak więc staramy się realizować proces od A do Z. Okej, okay. Kuba Karwik, czy realizowaliście kiedykolwiek adaptację poddasza na powierzchnie mieszkalne? Nie robiliśmy takich rzeczy, dostawaliśmy kilka ofert, natomiast cenowo bardzo dobrze to wyglądało, ale występowało za dużo ryzyk w postaci złego dachu i reklamacji, dużo innych takich kwestii technicznych, nie robiliśmy takich tematów. Jasne. Tomek Nalepa. Mowa o stopie zwrotu. Gdzie Wam wychodzi najlepsza? W którym mieście? To pewnie zależy, prawda, od tematu. Tak, tak. Nie ma takiego miasta. Generalnie Kraków bardzo... Jakiś czas temu śmiałem się, że Kraków idzie najlepiej.
i tam nam się sprzedawało wszystko. O 20 dodane ogłoszenie, rano przychodzi klient i jeden dzień nawet nie było trzeba za bardzo prezentować tej nieruchomości, natomiast są takie mieszkania, do których przyjdzie 50 osób i każdy mówi, że super ładnie, fajnie, ale nie ma klienta docelowego, musimy poczekać. Jasne. Jedną mogę ciekawostkę opowiedzieć, może taki akurat target z takim mieszkaniem też w Krakowie odnośnie Krakowa. Kupiliśmy mieszkanie w ładnym apartamentowcu na umowie przedwstępnej. Warunkiem było wejście do tej nieruchomości, to mieszkanie było do odświeżenia. Była hipoteka na księdze wieczystej, 40 tysięcy klient musiał spłacić do banku. My weszliśmy tam na umowie przedwstępnej, a umowę końcową mieliśmy za 3 tygodnie. W tym okresie tych 3 tygodni, bo to było mieszkanie 50 metrów, open space, łazienka, kuchnia w salonie, balkon, nic więcej. W przeciągu tych 3 tygodni wydzieliliśmy jeden pokój, wymieniliśmy całą kuchnię, piękny aneks, wrzuciliśmy tam różnego rodzaju sztukaterię, sofy, dodatkowy pokój, łazienkę i przystąpiliśmy do aktu końcowego. Ten klient spłacił tą nieruchomość, spłacił to zadłużenie 40 tysięcy, doszło do aktu końcowego i on po 3 tygodniach przyszedł nam wydać to mieszkanie. I on jak tam wszedł, to po prostu przysłowiowo zdębiał i on się tylko zapytał, że tu jest tak pięknie, czy może żonie pokazać fotki. I my to mieszkanie wystawiliśmy o 20, a o 21 przyjechał jakiś klient i powiedział, że bierze to mieszkanie na biuro i kupuje, tak więc 3 tygodnie. Są różne sytuacje. Nie, jest super, tak, są różne sytuacje i czasami jest tak, że pierwszy strzał jest klient, czasami trzeba trochę więcej pokazać tego mieszkania, czasami trzeba zrobić wizualizację, czasami trzeba zrobić spacer 3D, czy takie rzeczy też stosujecie u siebie? Stosujemy wszystko, co może nam pozwolić do szybszego spieniężenia i stosujemy najnowsze trendy po to, żeby gdzieś tam się dostosować. Teraz jest COVID, musimy się troszeczkę dostosować pod panujący rynek i jeżeli klient tego wymaga, robimy spacery. Mamy, jeżeli nie trzeba, to nie trzeba, jeżeli trzeba, to jak najbardziej robimy. Natomiast jedynej rzeczy nie zagwarantujemy, kiedy się sprzeda nieruchomość. To może być tak. W jednym dniu, a może być po pół roku. Natomiast doświadczenie mówi, po ile takie nieruchomości się sprzedają i jak długo. Okej. Okay. Mariusz Jakrzawski, ile lat inwestujesz? 2 lata. Mariuszu, odpowiadam od razu. Daniel Cisowski, Paweł, jeżeli będziesz miał coś, czego nie bierzesz, być może dla Daniela i jego firmy okaże się to atrakcyjne. Fakt Kraków wymiata, także tutaj ta relacja będzie. Anna Gnutek, czy inwestujecie, szukacie okazji w Trójmieście? Jednym zdaniem. Kilka ofert mieliśmy, ale póki co skupiamy się na Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Super. Paweł Węgierek i to jest ostatnie pytanie na naszym live dzisiejszym. Czy model premium jest możliwy do zrealizowania w mieszkaniu z wielkiej płyty, czy tylko w nowych budynkach? Ciężko powiedzieć, jaki stan wielkiej płyty, bo wielka płyta, jak jest naprawdę bardzo dobrze odnowiona i klatki są ładne i są piękne windy i blok jest zrobiony odpowiednio, a wokół tej okolicy jest naprawdę premium, to można pokusić się o jakieś na przykład dwupoziomowe mieszkanie, jeżeli jest w takim bloku i można to bardzo fajnie przystosować. Natomiast jeżeli jest to zwykła klatka i bloczek pomiędzy jakimś blokowiskiem, no to raczej inwestor albo piłkarz, którzy kupują takie mieszkanie, albo jakiś Francuz, bo bardzo często tacy klienci się zderzają, no to oni tam nie będą chcieli mieszkać. Oni chcą wyjść w kapciach i iść nad Wisłę, nad Odrę, na rynek. Tak jest, tak jest. Profil klienta widzę, że macie sprecyzowany. Nawet ostatnio rozmawialiśmy na live z Jeremiaszem Gorzędowskim na temat remontów i też rozmawialiśmy o tym, że standard premium w starej kamienicy to nie gra. Tam musi być jednak, nie może być takiego dużego przeskoku, bo tak jak mówisz, może się nie pojawić klient. Jeżeli jest kamienica i elewacja frontowa jest po renowacji i wygląda to super, to wtedy możemy się pokusić o jakieś tam dopasowanie elewacji, a więc zewnątrz, wewnątrz, żeby to miało kompatybilne połączenie. Pawle, czas naszego live'a dzisiaj dobiegł końca. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie pytania i teraz jest czas na to, żebyś Ty wybrał osobę, która wygra z Tobą konsultację godzinną, a ja, moi drodzy, tylko powiem, że bardzo Wam dziękuję za dzisiejszego live'a i możesz teraz to poskrolować, Pawle. Masz tam po lewej stronie, nie masz myszki, czy masz gdzieś tam myszkę, czy nie widzisz? Już Ci powiem, odnośnie Twoich podziękowania również dzięki, Michał, za zaproszenie.
troszeczkę wstęp, jaki był, taki był, nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Natomiast mam podłączony na duży monitor przed sobą i dostosowaną kamerkę. Nie mam tutaj przy sobie dostępu do tego, żeby zobaczyć, tak więc bardzo bym cię prosił, żebyś ty to zrobił. Chyba że live będzie nagrywany, no to mogę w przeciągu 30 minut odpowiedzieć. Ja mam propozycję. Czy mógłbyś teraz wstać tak jak wcześniej, podejść do tego drugiego komputera, ja chwilę tutaj z naszymi widzami pobędę i ty wybierzesz osobę, wrócisz i zakomunikujesz? Ile osób mogę wybrać? Ile chcesz, to ty rozdajesz tą nagrodę. A ile trwa konsultacja, godzinkę? Pół godziny, godzinę, zależy jak określisz. Możemy zrobić pół godziną i będą dwie osoby, taką mam propozycję. Dobra. Dobra, a ja drodzy widzowie, bardzo wam serdecznie też dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam do was wielką prośbę, jeżeli było to dla was wartościowe nagranie, dajcie lajka, serce, cokolwiek, żebyśmy wiedzieli, że ta praca wykonana dla was dzisiaj była efektywna. Udostępnijcie naszego live'a również, dzielmy się tą wiedzą, dzielmy się tą dobrą energią. Też dziękujemy za dobre słowo, bo po każdym live'ie zawsze dostaję bardzo dużo wiadomości, że to, co robimy, jest świetne, wartościowe i bardzo przyjemnie się tego słucha. Niektórzy z was usypiają dzieci, niektórzy remontują mieszkania, inni skręcają meble z IKEA i tego typu rzeczy w trakcie naszych live'ów się dzieją. Niektórzy nas słuchają w samochodach podczas podróży z inwestycji na inwestycje, więc bardzo serdecznie wam dziękujemy za to zaangażowanie. Jeżeli byście mieli więcej pytań, zapraszamy was serdecznie również na naszą grupę Polskie Forum Nieruchomości, tam znajdziecie społeczność, już ponad 1200 osób, więc tam możecie zadawać pytania i będziemy szukali dla was odpowiedzi. Jutro prawdopodobnie Tomek Mikulski tutaj napisał, że pojawią się dwie inwestycje, dwie ciekawostki dla inwestorów, więc również zachęcam was jutro, żeby zajrzeć na grupę Polskie Forum Nieruchomości. Tutaj jeszcze widzę... Okej, będzie udostępnienie nagrania tego webinaru, Zenon Piękoś. Zenonie, będzie do odtworzenia z powrotem, a za jakiś czas widzimy się na YouTubie i Spotify'u, ponieważ będziemy chcieli te treści połączyć właśnie z tymi nośnikami, z tymi social mediami. Idzie Paweł, dobra. Pawle, kto dzisiaj wygrał konsultację? Dwie osoby, tak? Dwie osoby. Które dwie osoby wygrały konsultację z tobą? Jasne, ja zawsze lubię argumentować, dlaczego podejmuję taki wybór, a nie inny, tak więc od razu pozwolę sobie tutaj powiedzieć. Anna Gnutek, dlatego że pytała o to, czy poszukujemy i mamy jakieś okazje w Trójmieście. Póki co nie, natomiast jeżeli gdzieś tam moje myśli dążą do tego, że taka osoba może mieć jakieś okazje i jakaś współpraca poprzez wasz kanał, Michał, Polskie Forum Nieruchomości może się rozpocząć akurat w tym mieście bardziej intensywniej, dlatego... Gratulujemy, Aniu. Jedna osoba, a druga pod kątem było bardzo dużo tematów odnośnie inwestowania, w jaki sposób inwestujemy, co robimy. I pani Agnieszka, zmazała się kartka, muszę jeszcze raz podejść. Kosek. Pytała o procedury inwestowania, w jaki sposób to się u nas odbywa. Dobrze mówię, Agnieszka Kosek. Czy sobie zapisać kogoś innego? Tak. Pani Agnieszka. Dobra. Okej, dobra. Także gratulujemy również Agnieszce, gratulujemy Ani. Pawle, bardzo ci serdecznie dziękuję. To była dla mnie ogromna przyjemność spotkać się z tobą tego wieczoru na live'ie. Ogrom wiedzy, dużo doświadczeń, także bardzo się cieszę. Przypomnijmy jeszcze, drodzy widzowie, że dla tych wszystkich z was, którzy macie okazję, inwestycje, jeżeli dacie hasło Polskie Forum Nieruchomości, dostaniecie u Pawła oraz w całej firmie Horyzont Inwestycji preferencyjne warunki, 70/30, jeżeli chodzi o inwestycje, dla inwestora oczywiście, jeżeli chodzi o pożyczki, też na pewno znajdziecie tutaj miejsce do współpracy, także bardzo się cieszę, że łączy u nas nieruchomości, łączymy tych wszystkich ludzi związanych z branżą. Bardzo ci, Paweł, dziękuję. Ostatnie zdanie do naszych widzów. Ja również dziękuję za obecność, dzięki Michał za spotkanie, wszystkiego dobrego i trzymajcie się w tych trudnych czasach. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć.